Witam serdecznie moi drodzy. Polska złotówka bardzo mocno się umacnia. Polska złotówka bardzo mocno umocniła się do dolara amerykańskiego, euro, a także innych walut jak funt brytyjski i frank szwajcarski. Szanowni państwo, polska złotówka tak jak widzimy tutaj na wykresie jest bardzo mocna, chociażby w takiej jakby percepcji naszej, bo do niedawna kosztował dolar 5 zł, dzisiaj dolar kosztuje 4.15 Poniżej 4,19. Proszę się przyjrzeć. Tutaj jest wykres na knowhowinsider.com. Jak ktoś chce, każdy może wejść sobie w waluty, giełda. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Szanowni Państwo, 4,15. Przed chwilą był było euro, był dolar amerykański poniżej 4,15. Proszę zobaczyć. 4,15. 4,15. Dosłownie przed chwilą był po 4,13. Szanowni Państwo, w kantorach za 100 dolarów amerykańskich. Płacą 399 zł, a nawet mniej. Już nie płacą 500 zł, tak jak we wrześniu, a płacą 395 złotych za 100 dolarów amerykańskich. To jest bardzo dobry plus dla polskiej złotówki. Ale czy złotówka może jeszcze mocniej się umocnić do dolara? Szanowni Państwo, do euro także się bardzo mocno umacnia. Proszę zobaczyć, EUR-PLN. Dolar amerykański się osłabił do polskiego złotego, polska złotówka się umacnia, ale polska złotówka także umacnia się do euro, 4,58. Jeszcze dzisiaj euro kosztowało, szanowni Państwo, cztery, poniżej 4,58. Czy euro może spaść do 3,50? Polska złotówka także umacnia się do Franka Szwajcarskiego, do funta brytyjskiego. Proszę zobaczyć, co się dzieje z funtem brytyjskim. Co się dzieje? Szanowni Państwo, czy to się może stać? 5,18 funt brytyjski, jeszcze przed chwilą 5,17 kosztował. Ja widziałem na wykresach 5,16 za funta brytyjskiego. Co się dzieje z polską złotówką? Dlaczego ona się umacnia? I czy polska złotówka powinna się w następnych tygodniach umocnić do 3 zł za dolara? Z 5 zł do 4 dzisiaj i do 3 zł za kilka tygodni? Czy polska złotówka powinna się umocnić do 3,50 za euro? I do funta brytyjskiego 4,50 za funta brytyjskiego? Zaraz na ten temat odpowiem na te pytania, ale zanim przejdę dalej. Bardzo proszę o subskrypcję kanału na YouTube. Potrzebuję dzisiaj tylko jeszcze 100 subskrypcji i będzie 4000 subskrypcji. Będę bardzo szczęśliwy. Państwu zabierze to dosłownie sekundę, a mi naprawdę pomoże. Dziękuję i przechodzę dalej. Proszę zobaczyć, co się dzieje. To jest to, o czym ja mówiłem, że polska złotówka powinna się drastycznie umacniać. Polska złotówka powinna się umacniać, ale. Wielu ludzi i też troli takich internetowych próbuje zaprzeczać rzeczywistości, jaka powinna w Polsce nastąpić lub też mogłaby nastąpić. Proszę zobaczyć. 4.15. Ludzie jeszcze przed chwilą się łapali za głowę, gdy ktoś mówił, że dolar będzie po 4 zł. No, ja mam taką przyjemność, iż ja tak mówiłem, że będzie po 4 zł, a nawet po 3 zł. Szanowni Państwo, że euro może kosztować 3.50. Że inwestowanie w dolary, euro, inwestowanie jako inwestowanie jest totalna bzdura. Oczywiście dywersyfikacja ryzyka, rozprowadzanie pieniędzy na różne waluty, na różne aktywa, na złoto, na srebrno, na waluty, e, na nieruchomości, na akcje, inwestowanie w biznes i tak dalej, i tak dalej jest dobre. Ale liczenie na to, że kupno dolarów amerykańskich po tak wysokiej cenie, jaką mamy teraz, czy euro nam da jakiekolwiek bogactwo. To ciągle powtarzałem, że tacy ludzie są w wielkim błędzie. Szanowni Państwo, lecz proszę teraz się trzymać, bo to, co zaraz powiem, naprawdę może zadziwić większość ludzi. Jeżeli jesteście ze mną od, od początku, to wiecie, że taka możliwość istnieje i ona już nadchodzi. Szanowni Państwo, to, co teraz pokażę, może wbić w fotel. Proszę zobaczyć, co się stało u naszego sąsiada w Czechach. Szanowni Państwo, euro wróciło do poziomu z 2016 proszę zobaczyć co się dzieje yy, przepraszam, co się dzieje w Czechach jeżeli polska złotówka się umocni tak jak korona czeska to, pol, to euro będzie po 3 złote. proszę zobaczyć euro czeka proszę zobaczyć, euro czeka yy, jeżeli będzie taka sytuacja w Polsce jak w Czechach yy, tylko, że u nas się walutę osłabia Proszę zobaczyć, tylko że u nas waluta się osłabia, proszę zobaczyć. Jeden tydzień, proszę zobaczyć, co się dzieje. To jest wykres korony czeskiej, szanowni państwo. Proszę zobaczyć, co się dzieje z koroną czeską. Korona czeska umocniła się do poziomu z 2008 roku. Rozumiemy to, co to oznacza do euro. Korona czeska umocniła się do euro z 2008 roku. Szanowni Państwo, to jest niesamowite z 2000 co to oznacza dla polskiego złotego to ile polska złotówka w takim razie y, powinna kosztować gdyby miała się umocnić y, tak jak korona czeska proszę na to popatrzeć korona czeska umocniła się do polskiego do y, euro proszę zobaczyć tu jest rok 2008 no to mamy mniej więcej ten sam poziom to jest najmocniejszy poziom korony czeskiej no ale przecież mamy podobno y, putin inflację tu wszystko winna gaz pro ale co się dzieje w Czechach? Nam się, szanowni państwo, wkręca takie rzeczy, ponieważ w Polsce złotówkę się osłabia. Gdyby polska złotówka miała być w takim samym kursie jak korona czeska do euro w danym momencie, znaczy w takim samym kursie, umocnić się do tego samego okresu, po, po prostu gdyby korona czeska miała być umacniana, polska złotówka miała być umacniana, to proszę zobaczyć, co powinno nastać, właśnie. Co powinno, szanowni państwo, nastać. Proszę zobaczyć. EUR PLN pisujemy wykres wyskakuje nam euro PLN. szanowni państwo gdyby polska złotówka miała się umocnić do roku 2008 do euro proszę się trzymać teraz proszę zobaczyć gdzie jest polska złotówka a gdzie jest 2008 rok gdzie jest dzisiaj 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 złotówka to szanowni państwo 4,58 tak? 4,58 a proszę zobaczyć proszę zobaczyć ile złotówka Kosztowała w 2008 roku. Proszę. 3,30. Szanowni Państwo, 3,30. 3,30 nawet poniżej 3,30 wtedy spadła. Teraz nie będę tych interwałów włączał. Proszę zobaczyć, polska złotówka, gdyby miała się umocnić tak jak korona czeska, to dzisiaj euro mogłoby kosztować 3,50. Tylko, że nam się wciska, kity, kłamie, okłamuje. Że wartość polskiego zale złotego zależy od sytuacji między Ukrainą a Rosją, co jest kłamstwem. Szanowni Państwo, teraz wyszły na jaw następne dane. Z tego co ja ich nie sprawdzałem, bo ja wiem, że to jest skala ogromna i, i po prostu ja wiem, co się robi, prawda? Ale teraz podano dane, że ponad milion kredytobiorców. Skorzystało, ja sprawdzę jeszcze raz te dane, ale jeżeli to, to, to jest, ja na szybko tylko mówię, sprawdzałem, nie miałem czasu. Jeżeli podobno milion kredytobiorców jest na wakacjach kredytowych, to znaczy, że dostają pieniądze za darmo i dlatego polska złotówka jest taka słaba, dlatego ona się nie umocniła. A teraz dodatkowo tydzień temu stwierdzili, że banki i deweloperzy będą dostawali polskie pieniądze Polaków, prawda? Czyli złotówka dalej się nie umocniła, dlatego złotówka nie kosztuje 3,40 dzisiaj za euro. Dlatego jesteśmy teraz takimi biedakami, że polski złoty to 4,58, szanowni państwo. Takie rzeczy się dowiadujemy. Dowiadujemy się, że będziemy musieli kupować prawdopodobnie to ukraińskie zboże ciągle. Od, szanowni państwo, niszczymy swój kraj dla Ukrainy. Niszczymy swój kraj dla Ukrainy. Żaden kraj tak nie niszczy swojego kraju dla, dla Ukrainy, jak niszczy Polska. Inne kraje się inaczej z Ukrainą umawiają. Nasz kraj został zniszczony dla Ukrainy, nasza złotówka została zniszczona dla Ukrainy. Nasza polska złotówka została zniszczona. Szczanowni. Korona czeska umocniła się do roku 2008. Y, 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 y. Jesteśmy niszczeni. Polska złotówka jest niszczona, polska złotówka już dawno powinna się umocnić. Polski rolnik nie może sprzedać swoich produktów. Oddajemy wszystko za darmo, nic nie dostajemy w zamian. Polski przedsiębiorca nie może pojechać na Ukrainę tak, jak wchodziliśmy do euro. Szanowni Państwo, i my żeśmy dali swój rynek, a Polacy wyjechali za granicę, tak, ale weszły zagraniczne firmy niemieckie, brytyjskie, francuskie. Na Ukrainę nie wchodzą polskie firmy. Szanowni Państwo, Polska się oligarchizuje na styl ukraińsko-ruski. Czechy się widocznie nie ukrainizują na styl rusko, rusko ukraińskim Nikt nie chce takiej waluty śmieciowej, szanowni państwo, która widzimy, że, 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 że wprowadza standardy zachodnie, ruskie, ukraińskie. Szanowni państwo, Ukraina to skorumpowany, zoligarchizowany kraj, który oddał Krym za darmo. Korona czeska umocniła się do 3,30, szanowni państwo. Dzisiaj złotówka mogłaby kosztować 3,30, dlatego że się będzie rozdawało bankom pieniądze, dlatego że są wakacje kredytowe. Ja rozumiem, że wielu ludziom jest ciężko, tak? ale dlatego, ale czy ludziom jest tak ciężko, że rząd Morowieckiego musiał podjąć decyzję na temat tego, że będzie wciskał bankom i deweloperom dziesiątki miliardów złotych. Kraju, w którym dochodzi do depopulacji, z, z takiego powodu wszyscy powinniśmy być smutni? Wzrosła, szanowni państwo, zapytalność wyjazdów za granicę Polaków? Polacy będą uciekać przed y, wojskiem Kaczyńskiego? Przecież to on powiedział, że o, to, to, to on stworzył ten projekt. Przecież to chorzy ludzie są, szanowni państwo, nikt nie chce takiej waluty. Korona czeska umocniła się do 3,40, szanowni państwo. Do 3,40, szanowni państwo. Do 3,40, a do dolara, proszę zobaczyć, to tak się umocniła korona czeska. Proszę zobaczyć. Korona czeska tak, jakby kosztowała 3,30. W ich tam mniemaniu, tak? W 2008 roku podczas największego kryzysu tyle kosztowało euro. Tak spadło do korony czeskiej. K y Czechy mają oprocentowanie 7, my 6,75%. Dla dlaczego polska złotówka się nie umacnia? A dlatego, że polska złotówka jest niszczona. Dlatego, że Mateusz Morawiecki przeznaczył dziesiątki miliardów złotych zagranicznym korporacjom, szanowni państwo, gdy zamykali biznesy, gdy ludzie nie dostawali się do szpitala, ale otwierał. Y ale, 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 ale zagraniczne korporacje, jak Osho, Lerom, Obi i Ikea, mogły być otwarte. Ludzie się do szpitalów nie dostawali, ale Obi, Ikea działał, tak? Jeszcze dostawał pieniądze z naszych podatków. Znaczy, nie mówię, że akurat obie IKEA dostawali, ale zagraniczne korporacje dostawały z naszych podatków. Ale byli otwarcia, szpitale były zamknięte. Szanowni Państwo, tak nas się niszczy od trzech lat i tak została zniszczona polska złotówka. Polska złotówka nie dość, że jest inflacyjną szmatą. To jeszcze nie nabiera wartości jak korona czeska. W Czechach też jest inflacja, ale ta inflacja drastycznie spada. Co prawda, to prawda, korona czeska też ma wielką inflację. Prawda? I można by nazwać koronę czeską inflacyjną szmatą, ale tam jest inna sprawa. Tam się waluta umocniła. Więc tam a u nas nie dość, że się nie umocniła, to jeszcze jest gigantyczna inflacja, która nie spada. I są następne głosy rozdawanie pieniędzy. Co z tego, że yy, szanowni państwo, co z tego, że proszę zobaczyć, co z tego, że troszeczkę ta złotóweczka się te 50 groszy umocniła, ale proszę zobaczyć ile się umocniła korona czeska. Korona czeska, szanowni państwo, się umocniła z 28, była na, na, na tym swoim najgorszym poziomie, 28 koron czeskich za te, dwa, 28, prawda, do teraz 23. Czyli ile, o ile się umocniła? O 5, z 28, to jest o 1 piątą, prawda, mniej więcej, się umocniła korona czeska. O 1 piątą to polska złotówka by mogła się też o złotówkę umocnić, czyli... Szanowni Państwo, tylko że my żeśmy mocniej ją osłabili, swoją złotówkę. Proszę zobaczyć, co się dzieje. A proszę zobaczyć, co się dzieje z dolarem amerykańskim. Proszę. Co z tego, że to się umacnia o, kil o kilka groszy? Co z tego? Proszę zobaczyć. 4,15. 4,15, ale ta złotówka jest dalej taniutka. To złotówka jest najtańsza w historii obecnie. No to się nie ma 4,13. Proszę, 4,15. Cieszmy się, że się umacnia. Wow. Cieszmy się, że się umacnia. Tak. Ale dzisiaj normalnie dolar powinien kosztować... Gdyby dolar miał kosztować tyle, co jak się umocniła, proszę zobaczyć. Korona czeska, proszę zobaczyć. USD czeka. Polska złotówka jest tak w tak złej sytuacji, ze względu na to, że jest zniszczona i jest rozwadniania. Proszę, proszę zobaczyć. Tu jest... Umocniła, dolar się osłabił, znaczy korona się umocniła do 2014 roku sierpnia, prawda? Proszę, proszę zobaczyć. 2014 rok sierpień, gdzie jest tutaj? Sierpień, jest tu. To po, o, tutaj powinna być polska złotówka, mniej więcej sierpień, wrzesień, po 3,20 powinna być złotówka za dolara. 3,20 rozumiemy, powinna się jeszcze umocnić o złotówkę. Złotówka do dolara. Dolar nie powinien kosztować 4,15, 3,20, 330, 340, 350, coś takiego, prawda? No ale skala niszczenia polskiej złotówki jest tak ogromna, tak to, co się w danym, co się dzieje od trzech lat. Co się dzieje od trzech lat, najpierw rozdawanie pieniędzy podatnika wielkim korporacjom zagranicznym w 2020 roku. Rozumiemy to? Obniżanie masowo oprocentowania, prawda? Ludzie nabrali te kredyty, a teraz spłacanie im odsetek. Jeszcze, jeszcze, szanowni państwo, jeszcze teraz dopiero, dopiero się zacznie, jak skończą się wakacje kredytowe. Tylko, że jak się skończą wakacje kredytowe, powinniśmy już obniżać oprocentowanie, ale nie będziemy go obniżać ze względu na to, że za słabo umocniliśmy złotówkę, bo dalej są pieniądze rozdawane bankom, deweloperom, szanowni państwo, zagranicznym instytucjom, prawda, Ukraińcom. Są rozdawane, masowo pomagać Ukraińcom, ale nie, nie niszcząc swojego kraju. Nie niszcząc swojego kraju, szanowni państwo, nie niszcząc swojego kraju, jest, jest naprawdę, jest pomoc i pomoc, można pomagać tak, ale tutaj y, mamy inną sytuację. Polska, Polska powinna być, tu y, widzimy, że Ukraińcy jeszcze kręcą nosem, że my im pomagamy, kręcą nosem, że im pomagamy. nikt im tam nie, nie pomaga. Jak można pomóc? Jak można? Ukraińcy, y, z tego co zauważyłem, tak medialnie y, mają problem z tym, że im, my im najbardziej pomagamy na świecie. No to, szanowni państwo, jak się ta sytuacja skończy, no to oni nam, naszymi przyjaciółmi naprawdę będą. No, jeżeli oni w takim czasie, gdy oni leżą na ziemi, my jesteśmy ich największym przyjacielem. Gdyby nie Polska, to by nie było Ukrainy już. To jest oczywiste, prawda? To by już nie było Ukrainy, prawda? Gdyby nie Polska, Ukrainy by nie było, ja bym chciał, żeby każdy Ukraińiec to wiedział. My jesteśmy dobrodziejami. Narodu ukraińskiego i państwa ukraińskiego. Dobrodziejami takimi głupimi, że zniszczyliśmy swoją złotówkę tak, że nawet nie ma co marzyć jak na razie o tym, żeby była w takim stopniu jak korona czesko umocniona. No, mam nadzieję, że tak będzie. Ale tak nie będzie, bo oni dalej będą to robić... Dalej będą robić, dalej będą rozwadniać, dalej będą niszczyć i polska złotówka się nie umocni, szanowni państwo, jak korona czeska do dolara i do euro. I nie będzie można obniżyć oprocentowania głównego, bo polska złotówka jest za słaba, a do tego jest szmatą inflacyjną. Ona się umacnia, ale za słabo się umacnia. Za słabo. Ja się cieszę, że się umacnia, ale to jest nic w porównaniu do korony czeskiej. To jest nic. Oni mają, ja, ja oczywiście wiem, że oni mają wielkie... Yy, generalnie Czesi mają jedne z największych rezerw walutowych, to prawda. Yy, i, no ale tutaj my też mamy wielkie rezerwy złota, walut, prawda, srebra, prawda, kopiemy sami srebro i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę Państwa, to się nie skończy, tak? To się nie skończy, no bo yy, tu widzimy, jak jest, tak? I, i, rząd... Widzimy, co się dzieje. Jeżeli ta sytuacja się skończy, no to jeżeli... I, yy, Polska nie zostanie postawiona pierwsza w rzędzie w państwie ukraińskim. Do tego to ja, ja nie, my nie pomagamy. Ja chciałbym od razu powiedzieć, że my nie pomagamy przecież Ukrainie, żeby mieć z tego jakieś korzyści. My pomagamy Ukrainie, szanowni państwo, żeby Ukraina była bezpieczna, żeby była demokratyczna, żeby była wolna, żeby oligarchizować Ukrainę, a. się dzieje inaczej, bo państwo polskie zaczyna być oligarchizowane, a nikt takiej szmaty nie, nie chce zoligarchizowanej, tak? Dlatego <laughs> korona czeska, wiecie, się umocniła do 2008 roku. Rozumiemy to, jak ja, jak ja tłumaczę ludziom, że polska złotówka mogłaby się umocnić do 2008 roku, czy tam 2010, że dolar mógłby kosztować jutro 3 złote, Prawda, to widzimy, skoro nam czesko to się stało. Że euro mogłoby kosztować 3 zł i tak dalej, to się stało tam, Szanowni Państwo, a mnie od czci wiary się od, Szanowni Państwo, oddziela. Jak ja przez 10 lat, szanowni państwo, tłumaczyłem, co to jest godzina zero i co nadchodzi do Polski, do Europy, a że Wielka Brytania jest bardziej bezpieczna aniżeli Polacy, bo Polacy, szanowni państwo, nie mają zabrożonych oprocentowań, ale w głowie nie myślałem, że jest coś takiego stanie, że jeszcze w tej godzinie zero obniżą to oprocentowanie do zera, będą popować, spłacać odsetki, jeszcze potem bankom i deweloperom będą dawać pieniądze. No to co z taką walutą nic nie może się stać. I, i my. I... I, I my żeśmy nie stworzyli w Ukraińcach i oni krecą nosem. My nie, my Ukraińcy myślą, że my, ma, że, że my mamy obowiązek, a nasi politycy myślą, że tak jest dobre. Ja myślę, że to nie, nie są nasi politycy. Oni myślą, że my mamy obowiązek zniszczyć sobie państwo polskie i swój naród na ich modłę. W danym momencie tak to wygląda. My jesteśmy największymi dobrodziejami państwa ukraińskiego i Ukraińców. Największymi. Nie ma większych. Nie ma. Wszyscy pomagają, tak? Ale najwięcej Polacy i pomagają Wam dzięki nam, dzięki Polakom. Ukraińcy powinni to zrozumieć, że Ukraina istnieje dzięki nam. Dzięki Polsce Ukraina w danym momencie istnieje. Dzięki Polsce. I. Ja nie mówię, że my pomagamy Ukraińcom po to, żeby mieć z tego jakieś zyski. Nie, my pomagamy, bo chcemy mieć demokratyczny kraj obok siebie, a nie zoligarchizowany z satrapami i następny, wiecie, ruską dzicz, turańską i tak dalej, i tak dalej. Chcemy mieć, wiecie, żeby był zamożnym krajem normalnym i tak dalej, demokratycznym, po to pomagamy, prawda? Yy, żeby żyć w normalnym świecie, prawda? A nie żeby, wiecie, nie wiadomo co się działo, po to pomagamy. I, i także z stylów humanitarnych, bo tak trzeba, bo jest naszym sąsiadem Ukraina, tak trzeba, nie można pozwolić, że, żeby doszło do takich yy, zwyrodnialstw, z jakimi mamy do czynienia. Po to pomagamy Ukraińcom. Ale, szanowni państwo. Yy... Biorąc tego, jeżeli już to robimy, jeżeli już to robimy, jeżeli my dla, dla Ukraińców się wypruwamy, jak nikt na świecie, nikt na świecie, ja bym chciał. Ja, ja ostatnio czytam takie opinie Ukraińców. Wiecie co? Nie wiedziałem, że, znaczy ja zakładałem, że będzie tak, że Ukraińcy będą niewdzięczni, bo tak jest napisane, nawet w Biblii tak jest napisane, że to tak, właśnie tak jest. I Ukraińcy stali się niewdzięczni, strasznie. Państwo polskie, naród polski i polskie firmy powinny być stawiane w pierwszeństwie, szanowni państwo, do współpracy z Ukrainą. W pierwszeństwie. Nie w pierwszeństwie do niszczenia swoich przedsiębiorstw i swoich rolników dla Ukraińców, tylko szanowni państwo, po to, żebyśmy mogli sobie odbić to, co żeśmy zrobili ze swoją złotówką, bo popatrzcie na Czechów. Niech każdy Ukraińiec sobie popatrzy na czeską koronę. Jak ja widzę, że Ukraińcy są niewdzięczni po tym, co my dla nich zrobiliśmy, po tym, co my dla nich robimy. To mnie to przeraża. To co będzie, jak to się skończy, to ja, ja, jacy oni będą, jak to się. Oni myślą dosłownie, że my mamy sobie zniszczyć kraj dla nich samych. Tak mi się wydaje. I wszystkich rolników, wszystkie przecież. Pomagajmy Ukraińcom wejść do Europy i tak dalej. Pomagamy przecież, pomagamy, jak nikt, jak nikt, pomagamy, prawda? Ale ja ostatnio oglądam, tak wiecie, i oni są tacy niewdzięczni strasznie. Coś, co, coś przerażającego. I. I, i, I to ludzie widzą, że, że jesteśmy frajerami, bo każdy sobie załatwia ile. Ja powiem tak, my musimy sobie to odbić, bo my następnym razem nie pomożemy, nie będziemy w stanie pomóc Ukraińcom. I Ukraińcy to muszą zrobić, że, że cel odbudowania polskiej gospodarki jest tak ważny. Silna Polska, powiem tak, silna Polska jest gwarantem istnienia Ukrainy. Tak jak nam się tam wmawia, że niepodległa Ukraina jest y, gwarantem bezpieczeństwa Polski, co jest oczywiście nieprawdą, bo jest NATO w danym momencie i y, moim zdaniem Rosja by nie zaatakowała NATO w danym momencie, tym bardziej, jeżeli jest Finlandia, bo nawet Turcja wtedy by musiała nam pomóc teoretycznie. No tak, no jakby tu, jakby Turcja została zaatakowana, my też byśmy pomogli Turkom, prawda? I tak dalej, i tak dalej, bo takie mamy zobowiązania, więc, a dzisiaj nawet Finlandia jest na to, więc my jesteśmy bezpieczni, więc generalnie ta sprawa tego Giedroycia i Kwaśniewskiego to w ogóle już nie istnieje. Prawda? Y y silna, mocna Polska jest gwarantem istnienia Ukrainy. I my musimy to odbić, bo w następnym razem wam nie, nie będziemy w stanie pomóc, tak jak wam pomogliśmy, prawda? I ja bym chciał, ja, ja osobiście, wiecie, ja osobiście nienawidzę niewdzięczników. Nienawidzę niewdzięczników, takim co się dało, a oni jeszcze Cię gryzą w rękę i ciplują. Nienawidzę niewdzięcznik to najgorsze co może być. Niewdzięcznik to najgorsze co może być. Niewdzięcznik to najgorsze co może być, szanowni państwo. Nie ma nic gorszego jak niewdzięcznicy. I szanowni państwo, i widzimy to w tym odzwierciedleniu, że złotówka jest taka słaba. Bo korona czeska jest bardzo mocna. Ale się nic dziwnego, jeżeli ludzie widzą, że tak, polski rolnik jest niszczony, ukraiński nie, szanowni państwo, i tak dalej, 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 tak? To wszystko jest napompowane. Przecież to, sytuacja w Polsce w znacznym częściu jest dla te, części dlatego, bo my wam tak pomagamy. Nikt Ukraińcom tak nie pomaga, jak Polacy, szanowni państwo, Musimy to, musi to wybrzmieć niesamowicie. I my, my, my musi, musi, szanowni państwo, w, żeby polska złotówka też się umocniła i wtedy będzie niskim kosztem umocnimy złotówkę nie będzie trzeba wtedy podwyższać oprocentowania szybciej będzie można obniżyć niskim kosztem wiecie jak można podwyższyć wartość złotego żeby Ukraińcy deklarowali że firmy polskie będą pierwsze przed niemieckimi Niemcy was zostawili zostawili Ukraińców zostawili wszyscy was zostawili gdyby nie Polska to by w ogóle wam nie pomagali a zaczęli wam pomagać bo Polska wam pomagała i już głupio wyglądali, prawda? Zostawiliby was, szanowni państwo, nawet Ameryka by wam tyle nie pomogła. W Ameryce połowa Ameryki już wam nie chce pomóc. Taka jest prawda. W Ameryce połowa Ameryki już się wszyscy republikanie by wam odcięli wszystkie koszty. Oni mówią, że w Ameryce mówią, że w Ameryce mówią, że yy, sprawa fentanolu jest ważniejsza, aniżeli sprawa ukraińska. Polskie firmy... Yy, 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 yy. Z walutę się umacnia oczywiście wysokim oprocentowaniem, niedrukowaniem pieniędzy i rozwojem, ale polską walutę też się umacnia, yy, waluty też się umacnia polityką. A polityka powinna być taka, że powinna z, zacząć nastawać narracja, że polskie firmy będą pierwsze w Ukrainie. Będą miały pierwszeństwo w Ukrainie. Że na Ukrainie, szanowni państwo, ludzie będą się uczyli w szkołach, że gdyby nie Polska, to by Ukrainy nie było. Jeżeli w szkołach się nie będą tego uczyć, że gdyby nie Polska, to nie dzięki Słowacji czy Litwie, nie wiem, czy Finom, dzięki Polsce. I jak ja widzę takie głosy, że, 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 że Ukraińcy się domagają niszczenia polskiego rolnika. W zamian na korzyść ukraińskiego rolnika, który właściwie nie jest ukraińskim rolnikiem, a jest zagranicznym funduszem kierowanym przez jakichś tam zagranicznych oligarchów ukraińsko-ruskich, czy tam kogo notowane, nie wiem, na jakichś tam londyńskich giełdach. Nie. W Polsce ma pierwszeństwo polski rolnik, a nie zagraniczny fundusz kierowany przez jakichś tam oligarchów. Oczywiście o tym się zapomniało, prawda? No i dlatego polska złotówka jest taką yy, słabą walutą. Dlatego korona czeska, szanowni państwo, umocniła się do 2008 roku. Gdybyśmy, szanowni państwo, mieli normalną politykę dbania o polskich przedsiębiorców, dbania o polski naród, dbania o polskie bezpieczeństwo, to dzisiaj, szanowni państwo, dolar amerykański by kosztował, szanowni państwo. Państwo 3,30. Gdybyśmy mieli e, normalną politykę, to dzisiaj, szanowni państwo, proszę zobaczyć, to jest ja już to pokazałem. Korona Czeska do 2014 roku się umocniła do dolara amerykańskiego, to znaczy, że dolar amerykański dzisiaj powinien mógł kosztować 3,30, 3,20, szanowni państwo, 3 zł, e, a nie 4,15 i nie ma się z czego cieszyć, bo dalej mamy gigantyczną inflację na poziomie 17% a 25% żywnościową, szanowni państwo, dalej jest tragedia to, że się to coś tam umocniło, okej, okay, niech się tam umacnia, zobaczymy co będzie dalej Zobaczcie, będą drukować, będą rozdawać, będą niszczyć no to zaraz to się odbije z powrotem, prawda bo nie mamy dobrej polityki fiskalnej to w ogóle nie jest żadna jaskółka to jest, wiecie, że to w ogóle to żadna łacha nie jest, tak to nie jest żadna łacha, szanowni państwo że trochę dolar złotówka się umocniła, prawda to nie dolar słabnie, tylko trochę po prostu złotówka się umocniła no i tyle, prawda no bo mamy dużo koron czeskich może złotówka się umocniła siłą korony czeskiej no ja bym się wcale nie zdziwił, prawda? Ale więcej będą rozdawać, więcej będzie wakacji kredy tego, kredytowych tego, tamtego, owego, deweloperzy banki, ukraiński fundusz yy, rolny, czy tam... Bo to przecież te, te, te zboża, to wszystko, to, to nie należy nawet do Ukraińców, tylko do jakichś oligarchów, wielkich, wiecie, rolniczych yy, konglomeratów z zagranicy. Przecież Ukraina nie należy do Ukraińców, tak? I my mamy... No i dlatego polska złotówka taka jest, jaka jest. Szanowni Państwo... Polska złotówka jutro mogłaby kosztować 3,50 za dolara. Euro mogłoby kosztować bez żadnego problemu, szanowni państwo. Tak, jak widzimy, tutaj co się stało z euro. Proszę zobaczyć, naprawdę. Na sam koniec. EUR czeka. EUR czeka, szanowni państwo. Proszę zobaczyć. 23. 2008 rok. 2008 rok, szanowni państwo. 21 lipca. 20, 2008 rok 2021 lipca Korona czeska po 23 Za euro Proszę zobaczyć A teraz pokażę szanowni państwo Wrócimy do e, polskiej złotówki EURPLN Ile polska złotówka kosztowała 23 lipca Szanowni państwo 2008 roku Proszę zobaczyć Tyle 326 Dzisiaj euro Szanowni Państwo, mogłoby kosztować 3,26 i byśmy nie byli zdziwieni. Trzeba się zapytać Czechów, czy są zdziwieni. No pewnie nie są zdziwieni, prawda? Bo mają normalną politykę fiskalną, bo Czesi się nie zażynają dla Ukraińców. Nie rozdają wszystkiego, nie niszczą i tak dalej. To tylko w Polsce jest taka polityka niszczenia polskiego złotego. Szanowni Państwo, odkąd wygrał Andrzej Duda, potem Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, to oni zniszczyli polskiego złotego przez 7 lat, a teraz nie potrafią polskiego złotego umocnić. I tyle. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapki w górę, a także klikania w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali Państwo powiadomienia o najnowszych produkcjach z formułami nieruchomości. Pozdrawiam!